Polna i Ogrodowa to ścisłe centrum Bolesławca. Natężony ruch i wieloletni brak remontów sprawiły, że jezdnie były niemal kompletnie zniszczone, a chodniki stały się prawdziwym wyzwaniem dla przechodniów. Jesteśmy na odbiorze dróg powiatowych, drogi Polnej i drogi Ogrodowej. Inwestycja łącznie za kwotę ponad 800 tysięcy złotych, udział miasta, udział powiatu, drogi o długości, droga Ogrodowa to jest niespełna 300 metrów, droga Polna to jest około 430 metrów, robione były chodniki ponad 1300 metrów na jednej i na drugiej drodze, jest wymieniona kostka. I pewnie zdewastowane ulice jeszcze dłużej byłyby właśnie takie, gdyby samorządy miejski i powiatowy nie porozumiały się w kwestii finansowania. Chciałoby się powiedzieć wreszcie. Jak wszyscy wiemy, drogi w Bolesławcu mają różnych zarządców. W ubiegłym tygodniu oddawaliśmy wspólnie zrealizowaną drogę z parkingami razem ze spółdzielnią mieszkaniową Bolesławianka. Dzisiaj oddajemy część z projektów, które realizujemy wspólnie ze starostwem powiatowym, z powiatem bolesławieckim. Drogi, ulice Polna i Ogrodowa wołały o pomstę do nieba. Wiele trzeba było tutaj zrobić. Rzeczywiście i chodniki, i droga, i oświetlenie, wszystko to wymagało naprawy. Ja się cieszę, że znaleźliśmy wspólny język z władzami powiatu. Znaleźliśmy wspólnie pieniądze, bo było ich sporo. Z naszej strony było to ponad około 600 tysięcy złotych, jeśli policzymy udział w realizacji remontu drogi chodników przy ulicy Polnej i przy ulicy Ogrodowej, ale też te latarnie, które w nocy już mam sygnały, bardzo dużo ludzi zadowolonych, bo zwiększyło się bezpieczeństwo. Tutaj trzeba było wymienić linie kablowe, trzeba było wymienić latarnie. Dzisiaj one świecą już zupełnie innym światłem. Więc można powiedzieć, że ten odcinek w naszym mieście bardzo ważny, którym jeżdżą tysiące samochodów dziennie, w pobliżu wiele szkół, urzędów, instytucji, sklepów i dojazd do centrum, że te drogi już wyglądają dobrze. Następne zadania są realizowane, czyli ulica Sądowa i chodnik na ulicy Komuny Paryskiej, również z oświetleniem. To już zmierza ku końcowi, więc można powiedzieć, że to jest bardzo udany rok, jeśli chodzi o współpracę, o wspólne działania z powiatem bolesławieckim na terenie naszego miasta. Miejsko-powiatowa komisja odbiorcza dopatrzyła się kilku niedoróbek i nakazała wykonawcy natychmiast je usunąć, względnie poprawić. Zapomniano na przykład o łańcuchach zabezpieczających dzieci z pobliskiej szkoły przed nagłym wtargnięciem na jezdnię i o wymianie słupków wzdłuż ogrodzenia szkoły. Jedna ulica ma powierzchnię 2800 metrów, druga ulica, ta dłuższa, czyli Polna, ma powierzchnię asfaltu 3900. Przy okazji remontu magistrat wymienił oświetlenie wzdłuż ulic. W tym roku oba samorządy przeznaczyły na remonty dróg powiatowych ponad 1 400 000 zł. Kosztami podzielono się mniej więcej po połowie.